Witamy po przerwie. Witamy po przerwie, tak jest. Przed nami następne 45 minut. Kilka sekund temu sędzia Piotr Burak rozpoczął drugą połowę. Stale rozpoczęła z wielkim animuszem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Niestety spalony w pierwszej akcji. Jak widzimy, po pierwszej połowie wynik remisowy 1-1 ze wskazaniem niestety na gości z Bogufały. Tak, izolator stworzył o wiele więcej niebezpiecznych sytuacji. Są bardzo groźni w kontratakach, bardzo groźni w ataku pozycyjnym, świetnie wyszkoleni technicznie. Jednak widać, że jest to taki rzetelny kandydat do drugiej ligi. Niestety, jak widzimy, uraz kontuzję nas dzisiaj bardzo lubi. Był Paweł, chodzi z bandażem na głowie i Damian Pietruń cierpiał wcześniej, teraz Mateusz Matysiak. Ostre starcie z Brockim. Piłkarze Bogufały oddali nam piłkę. Jest 10 minut po 6. Miejmy nadzieję, że troszeczkę się ochłodzi. Jak patrzę na flagę Mosiru, która jest przed nami, ona lekko powiewa. Może warunki będą bardziej sprzyjające dla zawodników. Może troszkę będzie bardziej takiego ożywszego tutaj takiego klimatu na tym naszym stadionie dzisiejszym. Bo ta koniec pierwszej połowy wyglądał naprawdę tak zatrważająco, jeśli chodzi o naszą drużynę. Drost. Płonka przejął na środku. Pietroń próbuje go wypchnąć. Jak widzimy, poradził sobie z trzema zawodnikami i faulowany. Nie, Płonka wygląda jak tata w przedszkolu. Po prostu ciężko go powstrzymać. To jest naprawdę wyjątkowo dobrze zbudowany zawodnik. Niedokładne podanie Polaka na pole karne. Bardzo bym chciał wierzyć, że nasi zawodnicy wytrzymają to spotkanie do końca, zamiast podanie do Witka. Dobrze, Matysiak. Izolator z wielką swobodą wyprowadza te kontry. Oni są świetnie wyszkoleni technicznie. Szpon przejął piłkę i na prawą stronę. Szpikula walczy. Brawo, Paweł. I Stadnicki na aut. Polak prowadzi piłkę do gry, oznaczony numerem 3. Płonka. No, Krzysiek. Dobra interwencja Pietronia. Przydałaby nam się jakaś długa bramka z kontry. Mińczuk. Dobrze do Ryczka. No nie, sędzia wyjątkowo Tomka nie lubi, moim zdaniem. Naprawdę, Tomek jest tak mocno naciskany w tych bezpośrednich pojedynkach. Dosyć mocno zaatakował. No, no i nakładka, znowu nakładka. Kolejna. Oczywiście bez konsekwencji. No, przypominając sobie, za co nasz zawodnik dostał żółtą kartkę, no to mamy prawo chyba troszeczkę ponarzekać. Chociaż staramy się tego nie robić od kilku meczów. Tak, zwracano nam na to uwagę, ale niestety jest to nasza własna ocena. Pietroń, długa piłka do Ryczka na pole karne. Świetnie to. Dobre odegranie do Packa. No ja myślę, że noga była strasznie wysoko, na wysokości głowy. To na wysokości twarzy praktycznie, no ale gdyby to było poza polem karnym, na pewno byłby rzut wolny pośredni i tutaj sędzia chyba bał się podjąć takiej decyzji. No tak, może to rzeczywiście bardzo odpowiedzialna decyzja by to była, jeśli by chodziło o rzut karny. Ale bardzo ładna bramka. Jest to recepta, troszeczkę takie kontry, bo izolator musi się cofać na własną połowę. No niestety piłka opuściła boisko. Za głębokie dośrodkowanie Filipa Drozda. I od bramki rozpocznie bramkarz izolatora. Guzior Hubert. Ale Krzysztof, takie bardzo pocieszające, że ten początek troszeczkę bardziej optymistyczny niż zakończenie pierwszej połowy, prawda? Kilka akcji, tak, na razie nadzieję, izolator, zabraknie. Nic się nie dzieje. Czy będziemy Jack? Troszeczkę bardziej Pacek? Szanować piłkę? Bardzo ładnie zgrał do Drozda i strzał
no minimalnie niecelny. Kolejna dobra akcja Stali, także troszeczkę więcej optymizmu chyba wlała w nasze serce. Tak, trzeba oczywiście można... ostrożnie w obronie i próbować strzelić tę. Tak, tak, można próbować, zwłaszcza strzały dołem, tak jak Filip teraz to zrobił, myślę, że nie ma się czego obawiać. To rozgrzewa publiczność, dodaje animuszu też naszym chłopakom. Pewności siebie i lepiej się potem będzie grać. Tak, i być może Izolator zwróci piłki. Większą uwagę na pilnowanie własnej bramki niż na atakowanie całą drużyną naszego przedpola. Przydałby się dobry wynik w dzisiejszym meczu, ponieważ inni grają dla Stali tak naprawdę. 80. minuta w Chełmiance i Chełmianka Czarni Jasło 0-0. Bardzo dobry wynik dla nas, a w Tomaszowie do przerwy Tomasowia prowadzi z Podlasiem Biała Podlaska 3-0. No wszyscy grają dla nas. Wszystko w naszych rękach i głowach. Bardzo dobra piłka do Ryczka. Fajnie zdążył się odczytać. Szpikula przejął piłkę. No teraz to już niestety niedokładnie, ale przejmiemy jeszcze raz piłkę. Stadnicki. No niech się nie bierze za kiwanie. To co zawsze mówimy, to nie jest jego domena. Nie powinniśmy grać wszystkich piłek na Tomka Ryczka. Teraz Jarek grał taką bezsensowną piłkę troszeczkę. Byle w kierunku Tomka. Tomek był silnie obstawiony, miał niedogodną pozycję. Tak, najczęściej jeden, dwóch zawodników przy Tomku. No kolejny faul na Tomku. Nie, no sędzia, ja wiem, że nie lubi Tomka, ale to nie wystarczy, żeby być obiektywnym przecież. Bardzo dobrze, po lewej stronie Szpikula. Teraz bardzo dobre zagranie do Ryczka. Nie ma spalonego. Proszę Państwa, no zanim mówiliśmy, no, zanim mówiliśmy można było do Drozda, mogła było do paska i niestety piłka trafiła do obrońcy i rzut rożny. Kolejna dobra akcja Stali Kraśnik w drugiej połowie. Lepiej się to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że się dobrze skończy. Tak, to już druga dogodna sytuacja. A wracając do Tomka, to ja myślę, że jednak nie należy pouczać sędziego. Stadnicki minimalnie obok słupka. Bo to jest takie, sędzia w tej chwili pokazuje, kto tu rządzi na boisku i może rzeczywiście ma rację, że wymuszać, dyskutować z nim, to później są tego takie efekty. Ale powalczył w górze z Płonką. No i przydałaby się poradził sobie. Bramka. Tak. Naprawdę szkoda, że wtedy teraz... przy pierwszej bramce dla Izolatora sobie nie poradził. Tak, ale troszeczkę nerwowo już zaczyna grać. Zadanie, bo przecież to powinno być oczywiste, że do Płonki zawsze podchodzi Paweł, jednak ma najlepsze warunki. Grzesiek nie czeka. Leciak dobrze. I przejmie Piotra. Dominiczucha dobrze przyjął. No niestety górą granie to tak się kończy. Tym bardziej na Filipa. Dobrze Pietroń z Mazurem. Stadnicki. Daleka piłka do Packa. I piłka trafiła do Guziela. Niedokładnie. Ale bardzo dobrze poradził sobie zawodnik gości Bereś. Co się wyrównało? No niestety. Rzut wolny dla Izolatora. Stadnicki coraz bardziej krwawi. Zamieszanie przy linii bocznej. Zmiana patronku Stadnickiego. Niestety sędzia kontrowersyjny rzut wolny podyktował dla Izolatora. Jednocześnie wyeliminował naszego obrońcę. Musimy się teraz bronić. Wojtaszek przejął piłkę. Za daleko do Ryczka. Trzeba było to jakoś rozegrać inaczej. Przytrzymać przede wszystkim piłkę. No bandaż Pawła mocno zakrwawiony. Myślę, że ta kontuzja jest dosyć taka poważna, także brawo dla niego, że w ogóle gra. Ale niech wraca jak najszybciej na boisko. Prawdopodobnie kontuzja odnowiła się po tym strzale głową. To samo Płonka zrobił. No i przy Płonce już nie ma kto stać teraz.
Ja nie wiem, może Damian powinien przejąć rolę na razie takiego bezpośredniego opiekuna. Świetnie Filip. Niestety był sam. Wywalczył piłkę z powrotem. Znakomicie Filip. Dobrze. Daleka piłka do Ryczka znowu. Dobrze opanował. No jakiekolwiek akcja ofensywna Ryczka, od razu jest faul na obrońcy. W drugą stronę oczywiście to nie działa. Sędzia jest za delikatny. Ja wiem, że pewnych rzeczy już nie można się godzić, ale taka bezpośrednia walka, bark w bark, jakieś takie... No kwintesencja futbolu, prawda? I natychmiast przerywa gwizdkiem. Troszkę brakuje mi dzisiaj w dzisiejszym spotkaniu Witka. Naprawdę zaczął dobrze. No musimy to bardziej zdecydowanie. Pietroń. No już na polu karnym Jędziuk, dobrze. Drost przejął piłkę. Szpikula. No nie, jedyne sensu, mamy rozwiązanie na do... Tomka wszystko grają. Trzeba pograć to atakiem pozycyjnym, może podtrzymać tą piłkę. Niepotrzebnie chyba to śpieszymy się, też nie wiadomo się gdzie. Tak zdaje. To taki chaos wprowadza. Na razie jest 1-1. Gdzie się śpieszyć? Spokojnie, poczekajmy na swoją sytuację. Bo tam tych tu przeklinali, też mnie wygonili, też mnie wpuścili, a to ja nie przeklinam, tylko krzyczę jak normalnie. Jak ktoś przeklina, to wywalajcie ich normalnie. No, bo to nie będzie przeklina. Dzieci siedzą, się śmieją. Nie, no, nie, to tamci u mnie nie weszli, tylko teraz patrzę na chodzie, bo poszli mi z łódko za glas. No, urodzenie. Nie, bo tu pretensje tam do niego mieli, żeśmy do nich poszli mi za bramę i nie weszli, bo przebieg mi ich nie wpuścili. Tylko poszli mi gdzieś za ogrodzenie z łódko, nie wiem, czy nie będę musieli się przejść. A to nie przeklina, tylko on tu krzyczy, nie? No Krzysiek. Ejejej, Krzysiek mógłby odważnie nieco na 5 metrów wychodzić. Niestety Madeusz z powrotem na pole karne. No znowu zaczyna się to wybijanie znane z pierwszej połowy. Brawo Grzesiek tym razem. Ale Witek jest świetny technicznie, Filip Drost jest świetny technicznie, Szpikuli nic nie brakuje. Czemu nie pogramy tą piłką? Brakuje nam tego troszeczkę. Taki kilka jest... minut pograliśmy i od razu było kilka tak, fajnych akcji. Tak, teraz stwarzamy sytuację. Jest taka troszeczkę panika w naszych szeregach. Mazur? No nie ma do kogo niestety, lepiej poczekać. No i oczywiście na Tomka. Boję się, żeby Tomek jeszcze dzisiaj nie stracił nerwów w końcówce, żeby nie otrzymał czerwonej kartki, bo to już by było naprawdę wielkie osłabienie w kolejnych meczach. Zastanawiam się nad Pawłem, bo środa, że tak powiem, zapasem, jeżeli ta kontuzja jest bardziej poważna niż to w tej chwili wygląda, no to będziemy już tak dosyć mocno osłabieni. Nie będzie Tomka, nie będzie Pawła, nie będzie Daniela Szewca. No spodziewaliśmy się tego, że do końca sezonu nie uda się rozegrać jednym składem tego meczu, także zmiennicy są bardzo ważni. Mam nadzieję, że któryś z nich objawi się jako gwiazda naszego zespołu. Polak. Druga piłka do Płonki. Widzimy, i u Płonki ręce pracują na lewo i prawo i nic się nie dzieje. No musimy uważać, bo pusta bramka. No, na szczęście strzał Beresia niecelny z 5 metrów. Swoboda, z jaką wchodzi Płonka w nasze pole karne, jest imponująca. Naprawdę, przy takim wzroście taka świetna koordynacja to same plusy tylko u tego zawodnika. Ale zauważyłem, że u Płonki podobnie jak u Ryczka. Ręce cały czas pracuje, ale sędzia w ogóle nie reaguje. Nie zwraca na to żadnej uwagi. Ale Płonka nie dyskutuje z spokojnym zawodnikiem. Nie, no dokładnie. Robi wrażenie takiego bardzo grzecznego, a robi swoje. Uważam, że Tomek znowu był popychany z tyłu. Na lewą stronę do Ryczka. Świetna dobra piłka, cetra. Ale niestety. Niestety nie doszło do packa. Przy takich ostrych piłkach myślę, że trzeba wyprzedzać obrońców, a czekać na, aż ona spadnie pod nogi, no to... Dobrze. Izolator rozgrywa. Płonka znowu się przepycha, tak z przodu robi sobie dobre miejsce. Leziak. Za daleko. Róg. Pasek przejął piłkę, dobrze. Mieliczuk do Drozda. Troszeczkę mało nas w polu karnym. Ryczek. Mieliczuk. Bardzo dobrze do Szpikuli. Jeju, kochany, jak to znowu nie było. Zderzenie Ryczka z bramkarzem. Walka o piłkę.
No troszeczkę za agresywnie chyba obrońca. Dobre było to podanie do Tomka. Bardzo dobre podanie. No niestety obaj piłkarze minęli się z piłką i zderzyli się. Nie było chyba złośliwości w tym zagraniu. Dlatego Tomek Ryczek od razu pokazał sędziemu, że bardzo przepraszam. No oczywiście wszyscy domagają się, żeby czerwoną kartkę Ryczkowi. Zwłaszcza Karwat, kapitan, nie może podarować. Widzimy wraca trzeci, czwarty raz. Oczywiście używa wyłącznie polszczyzny, ale sędzia w ogóle nie reaguje, można krzyczeć spokojnie. Także. No dziwne by było, gdyby napastnik tego pokroju jak Ryczek taką piłkę odpuścił, czy nie próbował strzelić do bramki. Nie, bramkarz próbował interweniować, więc zderzenie na pewno nie było tutaj żadnej złośliwości. Ale cieszymy się, że bramkarz już wstał, że nic poważnego się nie stało. No mieliśmy w tej połowie co najmniej trzy takie sytuacje, tak, które zaczęły się po lewej stronie, ze skrzydła do środkowania. Bardzo wyrównana i sytuacje po jednej stronie, po drugiej chyba w podobnej ilości, prawda? Także. Tak, musimy grać uważnie do końca naprawdę, bo i zwrócić szczególną uwagę na Płonkę. Dobrze pilnowany Płonka oczywiście może osłabić tą siłę ataku. I Zaleszek? A, nieporozumienie. Drogowski do Szponda. Dobrze Leżak wyprzedził teraz. Chciałbym, żeby mimo wszystko udało się dzisiaj Tomkowi strzelić bramkę, tak na złość tym okolicznościom i tej kartce i tym. Nie no, powinien strzelić jeszcze dzisiaj trzy i potem sobie spokojnie odpocząć. Wyprzeć to. Oj, będą śniły nam się te sytuacje. Naprawdę w tej połowie stworzyliśmy ich równie tyle, przynajmniej co izolator w poprzedniej. Bracki walczy na środku. Marcin. No niestety. Ale sędzia jest łaskawy dla Marcina, to szczęście. No dla nas. Za takie zagranie w Jaśle dostał żółtą kartkę. Dokładnie za to samo. Pokazuje sędzia, że startujemy na gwizdek. Nie lubię takich sytuacji właśnie, kiedy izolator ma rzuty, wykonuje rzuty wolne. Na szczęście teraz. Nie, a jest Płonka na prawej stronie. Mateusz przy nim, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Oczywiście Płonka doszedł do piłki. Zgranie. Całe szczęście Krzysiek. Jeszcze raz. Paweł. Pablo minął się z piłką. No i na szczęście Bereś. Niecelnie. Ale sami sobie sprokurowaliśmy tę sytuację. Wiadomo było, jak będą grali. Wszystko nie możemy uporządkować tych szeregów obronnych. No Paweł się mija z piłkami. Wiem, że boli go głowa pewnie. Ciężko jest mu grać z tym bandażem na oku. Ale też naprawdę nie rozumiem tutaj ustawienia w przypadku rzutu wolnego. No Płonka jest kluczowym zawodnikiem. No i jeszcze wiadomo, że do niego piłka będzie. No właśnie, dla niego wszystko. Dobrze, do Ryczka. No sędzia puścił. Nie, ale był chyba spalony. No niestety zła wiadomość, że Chełmianka prowadzi z Czarnymi Jasło 1-0. Złe wiadomości, niestety, bardzo złe. Pocieszająca jest taka, że już w środę Chełmianka będzie grała z izolatorem. Płonka. Dwóch naszych zawodników. No bardzo ładnie na jednego. Czeka. Szpikula. Dobrze. Też dwóch przy Filipie. No faul. No sędzia pozwala na zbyt wiele zawodnikom izolatora moim zdaniem. Szponk i Milniczuk. No. No i będziemy za chwilę mieli nieciekawą sytuację. Szybka interwencja ochrony na szczęście. No ale sędzia dopuszcza do tego rodzaju zagrań. Widzisz, dwóch zawodników atakuje Filipa, nie interweniuje, a później rzut wolny w przeciwną stronę. Potem mamy problemy
płacenie kar. Bardzo proszę publiczność o kulturalny doping na trybunach. Pewnie Witek dostanie żółtą kartkę również. Szpont i Mielniczuk troszeczkę za ostro do siebie. Panowie, to jest tylko sport, to jest tylko zabawa. Tak, ale Filip w momencie przyjmowania piłki był naprawdę ostro atakowany przez dwóch zawodników izolatora. Sędzia nie interweniował. Nie wiem, czy wie, że faul jest dla izolatora i no dlatego właśnie taka dlatego sytuacja. Zdumiony. Faul na 100% był na piłkarzu Stali Kraśnik. Numer 14 w zespole izolatora Krzysztof Szpont, numer 9 w Stali Witalij Mielniczuk. Boję się, że nazbieramy tyle tych żółtych kartek, że będziemy grali juniorami w kolejnych spotkaniach. Bereś poza boiskiem. Szpont rozpocznie akcję izolatora rzutem wolnym. Długa piłka. Tak, Płonka myślał, że sędzia go już pokochał. Że będzie rzut karny. Że będzie rzut karny. Jeszcze dyskutuje z sędzią. Mamy dla Państwa 5 zaproszeń na mecz z Rozmiaku 22 czerwca w sobotę. Kto z Państwa stwierdzi numer na swoim bilecie, który wyczytam, zgłosi się po meczu, bo dwuosobowe zaproszenie na mecz numer 57. Powtarzam numer biletu 57. Dalsze numery za chwileczkę. Szpont wysoko na środek. Niestety Wojtaszek nie opanował piłki. Musimy walczyć o jej odzyskanie. Pacek na aut. Numer biletu 17. Powtarzam, 17. No i z takiego dosyć interesującego spotkania zrobiło się bardzo brzydkie. Obfitujące faule. Sędzia nie może sobie poradzić. Właśnie. Trzeci bilecik numer 213. Powtarzam, 213. Jest. Pieskroń? Oglądam za boisko, nie ma wśród rozgrzewających się Cairo Monteiro. W ogóle Cairo nie ma w składzie dzisiaj. Tak, oni grali w środę, w czwartek. Piątek. Piątek. Mateusz musi uważać. Spokojnie, Krzysztof. Czwarty bilet numer 54. Powtarzam, numer biletu 54. Filip Dros atakowany, ale utrzymał się przy piłce. Szpikula. Może teraz strzelmy bramkę teraz bardzo was proszę. Nie, to do nikogo kompletny. Niedokładnie Szpikula na pole karne. Jeśli już to chyba wolałbym to piłkę dołem graną w kierunku. I ostatni numer biletu. Cegaryczka. Upoważniającego do odebrania zaproszenia 123. Numer 123. Wojtaszek przejmie piłkę. Tak Paweł tak główkuje właśnie środkiem głowy. Myślę, że ten łuk brzmiowy bardzo mu doskwiera. No niestety. Polak? Niedokładnie. Ale Szpont bardzo ładnie zgrał do bramkarza i rozpocznie Guzior. Daleki wykop na połowę Stali. Piłka wróciła. Szpont. Jeszcze tam 20 minut. Jeszcze 20 minut. Ale nie dobra wytrzymać. Interwencja. Brocki. Wydaje mi się, sędzia przestaje panować nad przebiegiem tego spotkania. Płonka. Na szczęście piłka odskoczyła zawodnikowi izolatora. Agresywnie bardzo grają piłkarze izolatora. Zupełnie bez reakcji. 1-0. Filip Drost bardzo ładnie opanował. Jeszcze raz i rzut wolny. I powinna być żółta kartka. A przez to, że druga, będzie czerwona kartka, proszę Państwa. Tak jest. 25 minuta gry po przerwie. Druga żółta kartka dla Krzysztofa Szponda z numerem 14 i będziemy grać w przewagę. Żółta kartka dla grającego z numerem 14 Krzysztofa Szponda. No tak się kończy niesportowe zachowanie, prawda? A potem faul taktyczny i druga żółta kartka.
Ja się boję tylko takiej sytuacji, że teraz sędzia będzie chciał podkreślić swoją sprawiedliwość, żeby ale Tomkowi poczekamy. Właśnie nie dał. Tomek musi bardzo... Mam nadzieję, że poczeka, strzelimy ze dwie bramki, to wtedy już może wyrównywać. Stawiński przygotowuje się do rzutu wolnego. W takiej sytuacji w meczu z UMCS-em strzelił piękną bramkę. Bramkarz UMCS-u nie miał żadnych szans. Zobaczymy, czy tym razem też sobie poradzi. Dobra sytuacja dla Stali. Czekam, aż oczywiście zawodnik izolatora zejdzie całkowicie ze stadionu. No Filip wychodził na bardzo dobrą pozycję. Rzeczywiście, gdyby mu się udało minąć jeszcze tego jednego Pablo na pewno będzie strzelał. Lewa noga, Mielniczuk i Drozd opuszczą mur i zrobią mu miejsce na strzał. Wszyscy wiemy, w które miejsce będzie bita piłka, bramkarz pewnie też. I teraz jak dokładnie Paweł potrafi to zrobić? Aj, było blisko. Niewiele brakowało, ale dokładnie tak jak przewidzieliśmy, prawda? Pietrę przeskoczył przez piłkę i bardzo mocny strzał Stawnickiego, ale musimy teraz uważać na kontrę. Marcinku. Bardzo dobrze Marcin Wojtaszek przeciął to. Jest Jarek, podnosi szpikula ręce, Grzesiu niestety nie widzi, teraz już jest za późno. Teraz już jest piłka na obrońców. Tomek faulował lekko. Jednak decyzja podjęta w pory, jednak trzeba mieć wysoką głowę, żeby widzieć, bo tę sytuację rodzą się w mgnieniu oka i niewykorzystane już później. W współczesnej piłce no, decyzja musi być praktycznie ułamku sekundy. Tak, ktoś, nawet na poziomie trzeciej ligi. Ktoś, kto ma doskonały przegląd sytuacji właśnie z takim zawodnikiem, który decyduje o tym, co się dzieje i w którym momencie. No, no gramy dalej. Gramy dalej w tej obronie, panowie, bez dekoncentracji, bo wydaje mi się, że chwileczkę mamy przewagę. Bereś. Leżak bardzo dobrze, daleko. Mielniczuk przejmie piłkę. No niestety za plecy Filipa Drozda. Pietroń, jeszcze raz. No niestety bijemy głową mur. Ale Polak sobie poradzi. Wycofał do Guziora. No ten dobra. Guzior naciskany przez Ryczka popełnił błąd. W drugiej połowie gramy całkiem dobre spotkanie. Gdyby nie tej chwile tego takiego brzydkiego meczu, to naprawdę było, no, to byłoby naprawdę takie warte wspominania o spotkaniu. Ostro gra izolator, rzeczywiście myślę, że niepotrzebnie w takim spotkaniu. Zakończyło się spotkanie w Chełmie. Chełmianka pokonała Czarnych Jasło 1-0. Zmiana wyniku w Sanoku. Sanok Orzeł Przerost 1-1. W Tomaszowie Lubelskim Tomaszowia nadal 3-0 prowadzi z Podlasiem Biała Podlaska. Ten wynik w Chełmie też nie jest takim złym. Troszeczkę pogrąża Czarnych Jasło w tej chwili. Także może nie Chełmianka, nasz bezpośredni sąsiad w tabeli, ale... Czyli Czarni Jasło spadają już troszeczkę praktycznie niżej. Dwie drużyny już odpadły, prawda? Może Przewoz też ma nieciekawą sytuację. Właśnie tak. I Czarni Jasło już chyba nie będą mieć szans na dogonienie pozostałych drużyn. Przydałoby ci się tutaj dzisiaj 3 punkty. Ja wiem, że żądamy zbyt wiele, zwłaszcza po pierwszej połowie, ale ta druga połowa dostarcza nam rzeczywiście takich nadziei, że jeszcze wynik może ulec zmianie. No, sytuacja się tak ułożyła, że gramy teraz przewagą jednego zawodnika, więc być może decydującą akcję przeprowadzi Stal Kraśnik, ale trzeba z tyłu cały czas uważać. Tak, tak, cały czas ostrożnie, nie lekceważyć sobie, wracać trzeba. Dobrze, Ryczek.
Stadnicki przejął piłkę. Za daleko, za mocno. Sędzia sygnalizuje zmianę w zespole izolatora. Na boisko wyjdzie z numerem 19 Dyburczy, a boisko opuścił, zaraz chwileczkę Państwu powiemy, z numerem 11 Bartosz Karwat. Kapitan drużyny. Trzydziesta minuta po przerwie. No Mateusz, dobrze. Pomimo, że izolator w niepełnym składzie jest wciąż bardzo groźny. Z łatwością przychodzi im gracz na naszym polu karnym i trzeba... O, Paweł. Tak, tym bardziej, że wymienił wyłącznie zawodnika drugiej linii, a pozostawił zawodników się z przodu. Dobrze? No już jesteśmy chyba wystraszeni troszeczkę przez sędziego, podnosimy ręce, opuszczamy, a mimo wszystko sędzia gwizdnął. No ja już teraz naprawdę nie rozumiem. Zaczynamy grać na paluszkach z rękami u góry, a sędzia i tak ciągle dopatruje się faulu. Skiba, rzut wolny dla izolatora. Znowu alarm w naszym polu karnym. Patrzę, gdzie jest Paweł. Paweł jest na środku. No i dobrze, na szczęście piłka. I na szczęście od bramki rozpocznie Krzysiu Mazur. Zakończony już mecz trzecioligowym Chełmie, gospodarze Chełmianka, która walczy o utrzymanie również w trzeciej lidze, pokonała Czarnych Jasło 1-0. No musimy grać swoje, Krzysiu, prawda? Nie ma co się oglądać na Chełmianka. Tak, to, to... Czarny, zdobywać punkty w każdym meczu. Przesunięcia drużyn w tabeli, tak jak wspominaliśmy, będzie do ostatniego meczu. Dokładnie, tabela od siódmego miejsca praktycznie jest tak spłaszczona, że jedna wygrana odmienia losy. Podlasie przegrywa w Tomaszowie, Tomaszowie 0-3. Orzeł Przeworsk remisuje ze Stalą Tarnów 1-1. Pietroń, tym razem po ziemi, próbował Doryczka. Dobrze, bardzo dobrze Pacek przejął piłkę. Za głęboko, proszę Państwa, bardzo dobra sytuacja. Filip Drost na środku pola karnego. Dobra, dobra. Dareś po prawej stronie. Walczy ze Szpikulą. Dobrze przejął. Stadnicki, Wojtaszek do Stadnickiego. Ale niestety piłka wróciła jak bumerang na naszą połowę. Bereś. Nie pilnujemy w ogóle. Musimy naprawdę uważać na takie piłki. Płonka. Obrócił się i na szczęście strzelił wysoko nad poprzeczką. Otrzymaliśmy informację, że Orzeł Przeworsk zdobył drugą bramkę i prowadzi z Stalą Sanok 2-1. Stal Sanok nie jest tą samą Stalą chyba, którą mieliśmy okazję oglądać w pierwszej rundzie. Mam wrażenie, że odpuściła już sobie, mając 40 ponad punktów. Jest bezpieczny. Jest bezpieczna, czuje się bezpieczna i przegrywa dosyć łatwe spotkania, wydawałoby się. Dobre zgranie do Opacka. Jest bardzo ciężko, jak widzimy, ale przydałyby się dzisiaj 3 punkty. Naprawdę to była już taka super sytuacja ligowa. Ale druga połowa jest taka bardzo wyrównana, prawda? Gramy to, co potrafimy. Mieliśmy sytuację na 2-1. Mielniczuk. Wojtaszek. Ta piłka nie udała się niestety. Płonka. Niestety Bereś. Z jaką łatwością. Brawo, bardzo dobrze się. Mazur. I musi ją... przechodzą ci zawodnicy po prostu. To ręce same składają się do oklasków. Jak dzieci, ale to jest też znane. No my niepotrzebnie gramy górą. Oni grają dołem. Pięknie rozgrywają piłkę od nogi do nogi, a my gramy górą i za chwilę ją tracimy i idzie kontra. To jest ulubiona, no sami się prosimy. Gra Grzesia to jest właśnie... odebranie piłki i zagranie z całej siły górą do obrońców.
Nawet kibice podpowiadają, żeby grać dołem i piłką. No na szczęście zła interwencja Polaka i może uspokoimy sytuację na boisku. Pacek oddaje Leszakowi. Pytron. Mińczuk. Polak znowu źle. Leżak podłączył się, ale niestety dośrodkowanie niedokładne i musimy się wrócić. Mielczuk. Ryczek. Niestety już nie opanował piłki, która opuściła boisko i od bramki zacznie Hubert Guzior. A nie, wybijać będzie Polak. Damian. Do spotkania mniej więcej 10 minut. Długa piłka do Buraka. Piłka otarła się o zawodnika izolatora i wyszła na aut. Leciak. Daleki wyrzut do Ryczka. Brawo Filip. Filip to takie sreberko, wszędzie go pełno potrafi wyprzedzić. Zawodnicy kompletnie się nie spodziewają jego obecności, żeby tak jeszcze przynajmniej dwóch zawodników u nas potrafiło robić zamieszanie, to byłoby doskonale. I z autu również nie potrafi Grzesiu rzucić. To już jest druga czy trzecia dzisiaj sytuacja. No na szczęście faul dla Stali, faulowany Wojtaszak. My już w kolejnym spotkaniu potrafimy, że tak powiem, pozwalamy sobie na taką czasami ocenę gry naszych zawodników. Niektórzy mają nam to za złe, ale rzeczywiście niektóre elementy można by poprawić, bo to z gry na grę, z meczu na mecz jest ciągle to samo. Tracimy te piłki, a... 35 metrów. Damian Pietroń, chyba na Stadnickiego. Wysoka piłka. Bardzo dobrze. Stadnicki. Ale Guzior bez problemu poradził sobie. Prosto bramkarza. I musimy wracać. Udało mu się koło słupka wcisnąć tę piłkę na ziemi, to był 2-1. Zawodników izolatora z przodu. No na szczęście... O, gdyby to przeszło, tak to... Tak, Mateusz przerwał, Stadnicki zapędził się do przodu, nikt go nie asekurował. Jak widzimy znowu problemy z opatrunkiem. Świetna piłka do Marcela, ale bramkarz będzie szybszy. Skiba. Bliskie odebranie piłki. Wojtaszek. Na szczęście. Sędzia oczywiście nie widział. Przypadkowe co prawda zagranie ręką. Skiba tracąc piłkę podniósł rękę i zahaczył twarz Mielniczuka. Nie było to chyba złośliwe. Kolejna zmiana w drużynie gości. Przed numerem 6 Domin. A boisko opuścił z numerem 9. Beresz. Dobra, piłka do Drozda. Jest! To jest Pokerlajna! Filip Drozd! No Filipek dzisiaj szaleje. Miejmy nadzieję, że nikt nie odbierze mu tej radości. Mamy jeszcze 8 minut spotkania. Chłopcy, ja proszę teraz, zróbcie to dla Filipa i nie oddajcie tego zwycięstwa. Tylko on w zamieszaniu zobaczył piłkę, zobaczył odkrytą część bramki i strzelił, proszę Państwa, drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Druga podobna bramka. Jak profesor Filip Drozd się zachował? Mamy na zbliżeniu tutaj właśnie naszego masażysta opatrującego Pawlo. Pawlo wraca jak najszybciej. No January. Zostało 6 minut. 6 minut. Panowie, skupcie się, bardzo was proszę, bo to są punkty na wagę pozostania w trzeciej lidze. Dokładnie. Przypuszczam, że izolator rzuci się teraz do ataku i pozostaje nam tylko wytrzymać łatwiej, jeżeli chodzi o kontry. Musimy uważnie w obronie zagrać teraz. I próbować kontrować. Nie zabandażowi Pawłowi oczu tylko. W tej chwili całą drużyną się bronimy. Miejmy nadzieję, że... Czyli udało nam się jednak wykorzystać okres gry w przewadze. Przypominam, że czerwoną kartką ukarany Szpont.
Poszanujmy teraz tą piłkę, bardzo proszę, poszanujmy, przytrzymujmy ją dłużej. Stawnicki już na boisku, na szczęście. 5 minut do końca spotkania. Polak. Pietroń walczy z Burakiem. Powiem szczerze, że naprawdę ja nie wiem. Sędzia chyba szuka dzisiaj jak ten naprawdę dodatkowych atrakcji. No jest ostra walka, jest tak samo po jednej, jak i po drugiej stronie. No musimy uważać, no niestety. Niebezpieczna sytuacja. Odległość około 20 metrów. Nie wiem, czy sędzia widzi, jak ładnie zawodnicy izolatora turlają piłkę o 20-30 cm cały czas do przodu. No jest bardzo trudna sytuacja. To jest w zasadzie... Bardzo niebezpieczna sytuacja. Chyba będzie bezpośredni strzał w łąki. O, pomylił się na razie. Prosto w Pietronia. Damian spróbuje to opanować. Bardzo dobrze to zrobił. I aut dla... No, wydaje się, że zawodnik izolatora miał kontakt z piłką. Może to nieładnie podpowiadać w ten sposób, kolejne. Ale ja myślę, że teraz powinien się częściej kontuzji dostawać. To, co robi zawodnicy izolatora, prowadząc jesienią. Tak, dobry start Rąbranek w dzisiejszym meczu. Rozmawiałem z Kubą przed meczem dzisiejszym, prosiłem, żeby naprawdę, jeżeli trener da mu dzisiaj zagrać, nie szczędził sił, żeby nie było stania. I miejmy nadzieję, że to ostatnie 4 minuty, w zasadzie już 3, Kuba przebiega po tym boisku. Odpukać jesteśmy bardzo bliscy sprawienia sensacji w dzisiejszym spotkaniu. Zostało niewiele, ponad 4 minuty, myślę, że sędzia doliczy. Rajca walczy przy bocznej linii, ale aut dla izolatora. Chłopcy, rozmawiajcie ze sobą, przekazujcie sobie zawodników, ustawiajcie się. Dobrze Jarek, dobrze. Paweł, wybij to ile siły. Bardzo dobrze Pawełek. Cholera, prosto pod nogi. Cupryś. Na lewo do Domina. Popatrzmy, gdzie stoi Płonka. Już ktoś powinien przemyśleć, nie? Czy Mateusz to jest akurat... Wypnął bardzo świetnie. Dobrze. Czy Mateusz to jest akurat odpowiedni opiekun? Jestem bardzo ciekawy, ile sędzia doliczy. Myślę, że za te wszystkie interwencje co najmniej 2 minuty będą doliczone. No ja stawiam, że co najmniej 2 minuty. Halo? Halo? Azur, daleka piłka. Dobra, dzięki. Dobra. Tomasowa 5-0 wygra. 3-4? 3-4? 5. 5-0. Otrzymaliśmy informację, że mecz w Tomaszowie Lubelskim zakończył się. Tomasowia wygrała 5-0. Ze studentami. Z Podlasie. Podlasie Biała Podlasie. Izolatora, grającego z dwójką, Dariusza, Pietroń. Damian. Dziesiątką, Konrad, Cupryś. Grajmy na przytrzymanie piłki. Grajmy dłużej. Oj, to już było popychane. Ataki bez piłki się zaczynają. Może się to naprawdę źle skończyć. Musi wracać Pietroń. Wracajmy, Marcel, wracaj. Tak. Szpikula walczy. Oni są niebezpieczni do ostatniej minuty. Dokładnie. Brawo. Dobra interwencja. Rajca. Chyba niepotrzebnie wracamy pod nasze pole taka karne, bo to piłka jest niebezpieczne. Na Pawła to nie jest tutaj dobre rozwiązanie. Dokładnie. No niestety. Znowu dla izolatora aut. No Paweł. Musimy uważać. Paweł. Do końca. Jarek, spokojnie, nie ma raz. Dobrze, Mateusz. Mateusz. Podnieś głowę. Podnieś głowę. O właśnie. To co powiedziałeś. I Jakub Rajca. Powinniśmy przejść z świeżutki. Dopiero dobrze, wychodzimy boisko, chłopaki, wychodzimy z tego boiska, oddalmy to niebezpieczeństwo od własnej bramki. No Kuba, już wracaj, miałeś wracać, obiecałeś biegać dzisiaj. Co byś? Na prawo. Do Buraka. Kuba, wracaj, masz tyle siły, nie stój tam, nie liczmy już na strzelenie dodatkowej bramki, obrońmy to, co nam pozostało. No, sędzia spogląda na zegarek. 4 minuty aż doliczone.
No to jeszcze z Państwem troszeczkę pobędziemy. 4 minuty do szczęścia brakuje. Lexa. Świetna piłka do Tomka. Tomek, bardzo zakończ dobra. To spotkanie. Do końca już powinien iść. Aj, za lekko. Tomeczku, miałeś to w swoich nogach. Z wodu niestety, także... Jeszcze mógł pociągnąć krok. Dokładnie. Paweł? No, było zwycięstwo już o włos, naprawdę. To już było przypieczętowane. Rzut wolny dla izolatora. Super. Potrwa 4 minuty. Izolator, tak? Troszeczkę stanął, dawaj na Tomka. Dobrze, do Ryczka. Może tym razem się Tomkowi uda. Świetnie. O, rzut karny! Rzut karny dla... Wspominaliśmy o tym, że Tomek zasłużył i wszystko dziś się naprawił. Paul na Ryczku. Ja nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Chłopcy już gratulują sobie za wcześnie jeszcze. Za chwilę, January, chyba wylecimy przez te szyby na boisko. Naprawdę emocje do końca i to, co jest takim charakterystycznym, charakterystyczną cechą naszej drużyny, że końcowe minuty często rozstrzygają. Sam poszkodowany ustawia piłkę. Oddech i zrobi to, co robi na treningu, w lewy, znaczy w prawy. Proszę się nie zdziwić, jeśli Tomek strzeli, to być może transmisja się przerwie, bo wyskoczymy tutaj. Jeżeli strzeli, to wygramy ten mecz. I utrzymamy się w trzeciej lidze. Ogromna odpowiedzialność. Brawo! Proszę Państwa, Tomek Leszek 3-1. Ogromna radość wśród kibiców. To, co w pierwszej połowie wydawało się nie do osiągnięcia, stało się faktem, proszę Państwa. Do końca spotkania ledwie 2 minuty może. Nie sądzę, żeby izolator było stać na odpowiedź i odebranie naszym chłopcom zwycięstwa. Państwo, w przerwie wydawało się nierealne, czyli zwycięstwo Stali staje się coraz bliższe. Ja może powiem takie słowo troszeczkę, niektórzy mogą powiedzieć, że nieparlamentarne, ale Tomka to jest skurczybyk. Mam nadzieję, że dzieci nas nie oglądają. To jest to, o czym wspominaliśmy. Mimo wszystko, mimo tych skromnych warunków fizycznych, rządzi na tym polu karnym. Sam optymizm, no to super. Dobra, to dzięki, na razie. Sam optymizm, przewróć na dwa. Ale po meczu, czekajcie. Stal Sanok wyrównał na 2-2 z Przeworskiem, także Przeworsk na wyżej to będzie 1 punkt. Czy dobrze, dobrze Witek jeszcze potrzyma piłeczkę? Brawo. Bardzo dobrze. Kuba, pokaż. Kuba jest nawet i dobrym technikiem. Tomek jeszcze. Skąd tu się Leziak wziął na środku pola karnego? No, chłopcy oddają, już widzę. Wszystkie siły teraz na boisku. No. Musimy uważać do końca. Uważajmy, uważajmy do końca. Już na wolno mówić pole karne, tak jest. Dobrze, nauk. Proszę Państwa, 48 minuta kończy się. Za chwileczkę ostatnia minuta spotkania. Daleka centra. Krzysiu, twoja. Brawo, Krzysiu. Ale Krzysztof Mazur. I teraz pole sobie troszeczkę. A Płonka w swoim stylu, tak? Z twarzą niewiniątka. Delikatny faul. Płonka jest wielkim chłopem, nawet niechcący pewnie czasem fauluje tym, że porusza się czasami jak... Ogromna masa. Ogromna masa. No nasza piłka, spokojnie, Arek. Tę piłkę. Bardzo dobrze. Trzeba to uspokoić. Ja bez względu na to, co czasami i jakie fakty przemawiają z boiska, ale twierdzę, że w tym sezonie po prostu wyczerpujemy 100% szczęścia. No proponuję włożyć gwizdek do ust. Piłce nożnej. Niemcy grają, znaczy wszyscy grają, a Niemcy wygrywają. Tak jest na Brudzie wiosenny. Inne drużyny miały sytuację, przewagę i tak dalej. Nagle Paul Kraśnik i strzela kilka bramek. Ale to cechuje dobre drużyny. Jak widzimy, skurcze Ustawnickiego. Sędzia próbuje tak odczytać jako grę na czas. No, czas gry się skończył. 50 minuta już meczu, 49 zakończony. Sędzia spogląda na zegarek. I koniec meczu. Ostatni gwizdek sędziego. Ogromna radość na stadionie w Kraśniku. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za tę transmisję. Wszystko skończyło się dobrze. Do widzenia.
Krewetek. Pogratulować chłopakom ogromnego sukcesu. Ogromna radość w naszej drużynie. Tomek Ryczek w 90. z karnego dla gości w 40 minucie Słonka. Mamy 30 punktów. Chronianka również wygrała na 30 punktów. Cały czas kontakt, można powiedzieć, punktowy zachowany. Orzeł Przewoz Krynicowo Podlasie przegrało. I oczywiście wyjazd. Najbliższy mecz Białej Podlaskiej z Podlasiem we środę, a my spotykamy się, proszę Państwa, w sobotę 22 czerwca na meczu z Lublinianką o godzinie początek o 17. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na to spotkanie. Sobota, 22 czerwiec o godzinie 17. Proszę Państwa, poczekałem, aż speaker powiedział to, co miał do powiedzenia. No i przypomnę, że Stal Kraśnik pokonała na boisku w Kraśniku Izolatora Boguchwała 3-1. Dla Kraśnika bramki zdobyli Filip Drozd 2 i Tomek Ryczek 1 z rzutu karnego. Honorowe trafienie dla Izolatora Płonka Tomasz w 40 minucie spotkania. Proszę Państwa, no trzeba powiedzieć, że ciężko wywalczone i szczęśliwe. I szczęśliwe zwycięstwo Stali Kraśnik. Ale 3 punkty dopisujemy, 30 punktów, jesteśmy na najlepszej drodze do utrzymania się. Proszę Państwa, następny mecz już w środę, bardzo ważny, następny w Białej Podlaskiej o godzinie 17. Będziemy walczyć z bezpośrednim rywalem do utrzymania w trzeciej lidze, Podlasiem Biała Podlaska. Jeżeli tamten mecz uda nam się wygrać, to nie, nasze szanse utrzymania wzrastają z 90 do 99%. W związku z tym już dzisiaj zapraszamy na tę transmisję, wybieramy się do Białej Podlaskiej i będziemy dla Państwa relacjonować mecz trzeciej ligi. Proszę Państwa, popatrzmy jeszcze na naszych piłkarzy, którzy dziękują kibicom. Zrobię na pewno jedno lub dwie rundki, po czym zobaczymy wspaniałe pożegnanie przez kibiców, którzy, jak widzimy, przy zejściu ze stadionu już czekają na naszych wspaniałych piłkarzy i chciałbym, żeby Państwo do końca z nami byli i usłyszeli, jak wspaniale reagują na zwycięstwa naszej drużyny. Izolator Boguchwała po 9 zwycięstwach, 1 remisie, w końcu przyszła porażka dla nas w najważniejszym momencie w Kraśniku, a my od porażki ze Stalą Mielec w pierwszej kolejce rundy wiosennej pozostajemy niepokonani i wygrywamy kolejny mecz. Poczekamy, aż kibice pożegnają naszych piłkarzy, a ja na razie Państwu dziękuję. Dla Państwa mecz komentowali Krzysztof Łach, prezes Stali Kraśnik i January Pawłos. Dziękujemy bardzo.
Zawrócił temu nogę. Był tyle do bramki, niewiele do drogi.